Cześć kochani, z tej strony Scarlett, witam Was na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek Wiejskiej Sielanki Rodziny Jones, czyli takiej krótkiej miniserii, która już będzie się kończyć, kiedy po prostu wypełnimy aspirację, no chyba, że bardzo ją polubicie i będziecie chcieli ją widzieć dalej, więc wtedy pomyślimy sobie nad kontynuacją. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek już widzicie, że jest bez kamery, za co Was przepraszam, ponieważ obiecałam Wam, że ta kamera będzie, dlatego postanowiłam, że Wam się wytłumaczę, jeżeli Was to nie interesuje, dlaczego jej nie ma, to sobie przewincie już do rozgrywki. Natomiast jeśli Was interesuje, to jest tak dlatego, bo ja mam dzisiaj mało czasu, a rendering nagrania z kamerą trwa bardzo długo. Czyli bez kamery to tak średnio około 30 minut, jak już zmontuję film, się on renderuje, czyli zapisuję w całość taką, którą wysyłam na YouTubie. Natomiast kiedy mam dodaną kamerę green screeny i tam po prostu wtedy dochodzi dużo więcej efektów niż normalnie przy takim nagraniu bez kamery, no to wtedy te renderingi potrafią do 2 godzin trwać. Więc sami widzicie, jest to różnica 1,5 godziny, a w momencie renderowania ja nie za bardzo mogę w ogóle komputera używać, bo cała jego moc jest wykorzystywana do tego, żeby ten film zapisać. Tym jest właściwie w skrócie, tak po ludzku, rendering. Także mam nadzieję, że mi wybaczycie, ponieważ bardzo chcę nagrać materiał i chcę go jeszcze zdążyć opublikować, ale wiem, że no dzisiaj z czasem będzie różnie. Kochani, na start zostawcie proszę łapkę, zostawcie proszę komentarz i zostawcie proszę subskrypcję z dzwonkiem, jeśli jeszcze nie macie tego włączonego. I tak, łapka, no to wiecie, wiadomo, już Wam tłumaczyłam, co YouTube sobie odwala z moim kanałem, że mi cofa łapki i cofa komentarze, więc upewnijcie się, że je daliście. Subskrypcja z dzwonkiem, no to w momencie, kiedy nie macie, albo kiedy nie dostajecie powiadomień z mojego kanału, a chcecie je dostawać, to odsubskrybujcie mój kanał i zasubskrybujcie go z powrotem, ale właśnie z dzwonkiem i ustawcie sobie tam wszystkie powiadomienia. Wtedy powiadomienia z mojego kanału powinny zacząć przychodzić Wam normalnie. No niestety tak to działa teraz na YouTubie. A my przechodzimy już do mojego zapisu. Jak widzicie, tutaj mam inny dom, tutaj mam inny dom. Ten dom był pierwowzorem dla tego domu. Ten dom jest jeszcze nieskończony, ale kiedyś go skończę i Wam pokażę w ramach speedbuilda, ale na razie go sobie tutaj zostawimy takiego. Pewnie go jeszcze pozmieniam. To jest taki zwykły, prosty domek, który myślę, że też Wam właśnie udostępnię, żebyście mogli sobie tutaj podmienić. A my lecimy do naszych Jonesów, naszych dwóch piesków i zobaczymy, co tam się działo ostatnio. Powiem, że mi dziwnie bez kamery, to mi uwierzycie? Czuję takie, nie wiem, skrępowanie wręcz. Bo cały czas patrzę wzrokiem w stronę kamery, która tam powinna działać, a której aktualnie nie ma i tak dziwnie się czuję, że jej nie ma. Rodzina Jones, aktualny stan jest jej taki, że Willie ma 34 dni do zmiany grupy wiekowej, jest bardzo zmęczony, chodź tu Willie. Ktoś ostatnio na mnie krzyczał, żeby mnie oglądać, ale ja się w ogóle simami nie umiem zajmować. Przykro mi się zrobiło, bo to nieprawda. Nie, nie jest wcale z nimi źle, myślę. Ale nawet jeśli to... To tylko Simy. Nie, no, nie jest źle. No przecież nie jest, oczywiście, że nie jest źle. Idź po łóżeczku sobie spać. Willy tutaj pogłaszczesz. Jogobelka. Jogobelka. Chodź poznaj Jogobelkę. Wlazłeś w kupę. O nie, ktoś zrobił kupę. No trudno, no. Dobra, i pytaliście się mnie o tej Jogobelle i pytaliście się mnie o Monte, że skąd i w ogóle usiąść obok mnie, skąd one się wzięły. No słuchajcie, to nie jest trudne znaleźć takie fajne, ładne zwierzęta, ładniejsze niż mamy w grze. Po prostu wchodzicie sobie do galerii, wchodzicie sobie tutaj. O Jezu, jestem rozłączona, więc pewnie mnie nie połączy. Nie połączy mnie, więc Wam nie pokażę, ale po prostu w galerii wpisujecie sobie rasę psa, która Was interesuje i wychodzą Wam te takie stworzone przez fanów. One nie zawsze są odczytywane jako takie naprawdę rasowe, bo na przykład mój King Corso jest odczytywany jako kundel, ale no wygląda bardziej niż miałby wyglądać i wydaje mi się, że husky też bardziej wygląda jak husky niż ten husky, który mamy w grze. Także to tyle ode mnie, ty idziesz spać, wszystkie zwierzątka nam śpią. Mówiliście mi, żebym się nie przejmowała tymi komunikatami o tym, że krowa czy ktoś tam jest samotny, bo wy też codziennie je sprzątacie im te budki, a one i tak właśnie czują się nie za specjalnie. Pokaż kalendarz, kalendarz, kalendarz. W tę sobotę mamy jakieś coś, festiwal Jarmark Krów, Finchwick. Ale nasza krowa jakaś specjalna nie jest, więc nie wiem czy... No dobra, no i tak pójdziemy. Natomiast my mamy tutaj... Zbierz 5 przedmiotów Bramblewood, co będzie teraz ciężkie, jak wiemy. Zbierz jedną doskonałej jakości plan olbrzymiej rośliny użytkowej. Czyli tak, teraz zajmiemy się trochę Meredithką, żeby Meredith sobie wypełniała te swoje rzeczy. Więc skoro już chyba zebraliśmy te rośliny użytkowe, tak, zebraliśmy je, no to teraz Meredith się będzie bardziej zajmować ogrodem, będzie sobie sadzić i będzie sobie to ogarniać, dopieszczać ten ogród. A Willy, z racji tego, że już ma tutaj to wypełnione,
będzie sobie raczej zajmował się teraz zwierzakami. A wy, dziewczynki, jak wasze... O Jezu, Lidia, wreszcie będziesz dorastać, Matko Boska, jak ja się cieszę. A Emilka jeszcze z nami zostać. Tym przypadkiem nie miałaś być w ciąży? Chyba miałaś być, ale chyba im więcej dzieci nie będę robić. Chciałam chłopca, ale jednak stwierdzam, że może zostawimy te dwie dziewczyny i nie będziemy się już z tym bawić. Przypominam, że ten dom, jeżeli jesteście nim zainteresowani, jest całkowicie do pobrania, bo udostępniłam go w galerii. Nie swoje. Żartuj Sima o imieniu Willy, obejmij Sima o imieniu Willy. Połóż. Nie musisz jej położyć, ale ty powinnaś sobie, o Jezu, swój śmierdzący nocnik skorzystać z niego. Ty jeszcze się nie wyspałaś. Ty sobie tutaj pójdziesz. Uwielbiam tę łazienkę, bo ona jest takim sywi bałagan w niej. Uwielbiam ją przez to. Jest naprawdę świetna. Tak mi się podoba ten bałagan. To sobie skorzystaj, to sobie weź szybki prysznic. Willy, czy ty się wyspałeś? Właściwie już trochę się wyspałeś. Jest godzina piąta, czy zwierzaki już nam tutaj wyszły? Oho, wściekły Virgil wyszedł. Zły kogut. Chodź, skorzystaj. I możecie zrobić razem z żoną twoją śniadanie. Czyli tak, ty chodź gotuj z Willym Jonesem i będziemy coś fajnego robić na śniadanie. Sałatka owocowa, warzywna, tosty z serem, pełnoziarnisty tost z serem, bardzo proszę. Będziecie sobie razem robić. Ty maleńka, nie możesz sama wysprzątać swojego nocnika, no nie możesz, ale możesz tutaj już podejść. Ty, jak się budzisz, też skorzystasz. I tu podejdziesz. Ona już jest duża, sama po schodach się sturla. Gotujesz z nią? Ojo, jakie on ma takie super pragnienia, właśnie jak obejmi, patrz w gwiazdy. Przekochane to jest. Teraz ty sobie zjesz. A ty, jak się czujesz? Ty się już dobrze czujesz, więc lecimy w stroje, zmień strój. Jest już jesień, więc powinniśmy się już ubrać tak, o, właściwie nie wiem, żeby było nam trochę cieplej, powiedzmy. I króliczki są, bardzo proszę, kup nasiona olbrzymich roślin użytkowych, grzybnia, nasiona arbuza, wszystkie te po kolei. I lecimy. Zasiej, nie. Olbrzymie użytkowe... Nasiona sałaty, bakłażana, dyni może być, arbuza i grzybnie. Dziewczyny zjadły? Chodź. Ciebie wyjmiemy, a tobie zrobimy opiekę nad małymi dziećmi, umyj, wykąp. Z bąbelkami możesz ją wykąpać. W sumie czemu by nie. Dobra, kochani, idziemy schować Bellę do wyposażenia. I lecimy sobie na nasz jarmark krów. Więc robimy MK. Zostawiamy dzieci w domu, ponieważ będą się nam pamiętać pod tokami. Przepraszam za dosadność, ale no taka jest prawda. Tam za bardzo nie mają co dzieci robić na tych jarmarkach. Trochę żałuję, że to tak jest, że nie można wykorzystywać jakichś rzeczy, które wychodzą w innych dodatkach, w danych dodatkach. W sensie rozumiem, no bo ciężko by było to połączyć, ale z drugiej strony byłoby to dużo ciekawsze, nie? Ten jarmark na przykład, gdyby można było to wykorzystywać, niż kiedy nie można. Ale za to i tak mamy plusik, bo możemy sobie zostać najlepszymi przyjaciółmi z naszą Simką, no i możemy sobie wystawić. A gdzie można przekazać krowę? Przekaż zgłoszenie, o, bardzo proszę. Zepsute, zepsute, zepsute. Samo zepsute mleko mogę dać. Myślałam, że ono nie jest zepsute. Dobra, damy zepsute mleko. Jakoś wspaniałe występowanie po split. I jakoś normalne występowanie wyjątkowe. Ogniste mleko. No, ja z moim zepsutym mlekiem to tutaj wiele nie zdziałam chyba. Spróbuj przekupić. Zwierzę się na temat Henford. Pomóż naprawić. Entuzjazmuj się zainteresowaniami. Wyczyść Belę. Przecież ona już powinna być czysta. Dorosła, wysoki, głód zaspokojony, uwaga wystarczająca, poziom higieny czysta. To chyba jest okej. Okay. Możesz ją wydoić? Pomoże zamiast tego...
To jakieś niezepsute mleko byśmy zrobili, nie? W sensie ty masz i przekaż zgłoszenie. Nasze zepsute mleko to wiecie, trochę średnio. Zepsute mleko. Sorry, ale cały czas mnie to bawi. Obejmij. Ktoś do nas dzwoni. Podobno na festiwalu miłości panuje całkiem niezła atmosfera. Nie Welcome. dziękuję. My jesteśmy na Welcome innym up. festiwalu teraz. Pytaj się mnie, Willy, Love jak it, minął book mu short dzień. rock. Okej. Yips. Sistum. Przyjazne. Your Pelka. Picapsa. Raza. Powiedz romantyczną historię, pożegnaj, poznaj, przekomarzaj się, popraw humor. Yasinarp. Yambala. O, ale może wspólnie zachwycaj się Perhaps, zwierzętami. Może tak będzie lepiej nawet. Do której trwa ten festiwal? Zapytaj o hobby. I teraz pytanie, czy coś w ogóle wygraliśmy na tych festiwalach. Festiwal kończy się za godzinę, to już wiemy. Nagrody z jarmarku, super nawóz wspomagający wstążka krów. Pierwsze miejsce, o ładnie. Wynik jarmarku, gratulacje, twoja krowa zajęła pierwsze miejsce w konkursie na jarmarku Finchwick. Znajdziesz ją w wyposażeniu Sima oraz rodziny. W przyszłym tygodniu koniecznie przygotuj się na jarmark olbrzymich roślin użytkowych. No to je mamy. Emilia i Lidia wracają ze żłobka. Okej, więc moja krowa jest w moim wyposażeniu. Jakkolwiek to brzmi. Nie, to czekajcie, to jest ubranie. To gdzie jest krowa? Halo? Dobra, tu są kury, tu są jakieś pierdoły. A moja krowa? Ej, nie ma mojej krowy. Czyli że co? Czyli poszłam na jarmark i zabrali mi moją krówkę? No bo nie mam jej ani tu, ani tu. Chyba, że mam. No nie, no tam raczej też jej nie ma na jarmarku. O shit! Przecież tam ewidentnie było. No przecież nie jestem ślepa, nie? Gratulacje, twoja krowa zajęła pierwsze miejsce w konkursie na jarmarku w Finchwick. Znajdziesz ją w wyposażeniu Sima oraz rodziny. W przyszłym tygodniu koniecznie przygotuj się. No to w wyposażeniu Sima oraz rodziny tej krowy w ogóle nie ma. Także fajnie. Super. Świetnie, po prostu świetnie. No to dobra, będziemy mieć nową krowę w takim razie, skoro tamtej nie ma. To nie była jakaś nie wiadomo jaka, no ale trochę mi jej szkoda, bo była z nami tyle czasu. Więc teraz sobie brązową weźmiemy. Ale to jest takie średnie. Proteinowy. Możesz jej dać. Pomyślałam sobie, że zrobimy pewną rzecz. Mianowicie, Lidia ma urodziny za jeden dzień. My już mamy zimę. A ja sobie pomyślałam, że możemy przecież już jej zrobić urodziny, ponieważ no wystarczy nam... przepraszam, Lidia? Tak, Lidia ma urodziny. Wystarczy nam, że Emilia jest tutaj toddlerem, a dziecko fajnie będzie, żeby było, bo ono jest bardziej takie ogarnięte. Więc myślę, że zrobimy jej ciasto truskawkowe. Zresztą pokażę wam tutaj. Jest Lydia Jones, jeden dzień do zmiany grupy wiekowej. Także naprawdę myślę, że to będzie spoko rozwiązanie. Lydia, chodź sobie tutaj. Przepraszam, Lydia czy Emilia? Lydia, bo ja je mylę strasznie. I ty, młoda, chodź sobie skorzystasz. Także to chyba będzie takim dobrym rozwiązaniem. A wiesz co, skorzystaj z tego nieobsikanego sobie. To i tak przyjmiesz ten pokój. A my tutaj zrobimy ciasto. Dobra, a ty zejdź. Zmień sobie ty strój, może co? Tak roznegliżowana, choć normalnie ubrana. Dodaj świeczki urodzinowe. Dodaj świeczki urodzinowe. I robimy więcej opcji. Pomóż zdmuchnąć świeczki. Elitka.
Czy my mamy jakąś sprzątaczkę zamówioną, czy nie? Bo jeśli nie, to jeszcze pójdziemy tutaj zwolnić Gosposię. No jest Gosposia, bo Gosposię też chce. Także wszystkiego najlepszego dla małej. Zobaczymy, jak będzie wyglądać jako dziecko. O. Jezus, cały czas myślę o tej krowie. Cieszę się, odcinek będzie pod znakiem krowy. Gdzie idziesz? Gdzie ty zwiałaś? Ile ty miejsca potrzebujesz, żeby się obrócić? Dobra. Lida zmieniła grupę wiekową. Gdybyśmy jej dali losowanie, to szalona, wrażliwa, wesoła. Nie, wiesz co? W takim razie ja ci sama wybiorę cechę jakąś pasującą nam tutaj do tego otoczenia. Fanatyczka ekologii, wrażliwa, schludna, miłośniczka psów. Uwielbia naturę, miłośniczka zwierząt po prostu. Na wsi się wychowuje, będziesz zwierzęta lubić. I damy ci tutaj może społeczne, to i tak tego nigdy nie rozwiązuje za bardzo. No i mamy ją! Mamy Lidkę! Cześć, Lidka! Lecimy z tobą do kasa, zobaczymy jak będziesz wyglądać. Modyfikuj. Wstróż Sima. No, fajnie, nic nie widzimy. Nic totalnie nie widzimy, co ty masz na sobie, więc zrobimy tak, zrobimy tak. Oczy po tacie, włosy rude po mamie i... Myślę, że wyglądasz bardzo fajnie, ciekawe będzie jak podrośniesz. Chyba ma jednak rysy mamusine. Tak obstawiam. A teraz zabieram się do jej przerabiania w kasie. Kochani, zakończyłam. Powiem wam, że Lidia jest cudowna. Naprawdę jest piękna. Dałam jej krótkie włosy, bo ona ślicznie w nich wyglądała. I stwierdziłam, że chcę, żeby zostały takie. Słuchajcie, tak wygląda Lidia Jones. No musicie przyznać, że no jest boska. Ej, może zrobimy kiedyś jakiś taki crossover, że Jerry z Simspiracji zapozna się z Lidią Jones, albo Audrey się zapozna z Lidią i będą tworzyć związek, nie wiem co o tym myślicie. Ale może kiedyś warto byłoby takie zrobić crossy między tymi bohaterami tej serii. Widzę, że nosek też ma bardzo ładny, jest prześliczną dziewczynką. Cieszę się, że wyszła tutaj nam taka. Mamy jeszcze Emilkę oczywiście do podrośnięcia, zobaczymy jaka będzie Emilka. Emilka ma oczy widzę po mamie, Lidia miała oczy po tacie i cały czas mi kusi ten trzeci purcher, bo fajnie byłoby mieć chłopca, ale z drugiej strony to chyba byłoby jednak za dużo. Może na stare lata im zrobię. Ja nie wiem, jakoś lubię robić z Simą te dzieciaki, ale nie dlatego, że lubię dzieciaki w grze, bo ich nie lubię w grze, ale dlatego, że lubię to mieszanie genów potem oglądać. Ale w sumie z drugiej strony tak mi się wydaje, że im by pasowało mieć tyle dzieci. W sensie, że to fajnie by się złączyło, więc... zróbmy teraz... zawołaj na posiłek. Czy ty sobie tutaj podejdziesz? Podejdziesz. No spójrzcie. No super. Śliczna dziewczynka. No i myślę, że te krótkie włosy do niej idealnie pasują. A czy ty możesz tutaj trochę posprzątać ten syf? Bo ja nie wiem, co się stało z naszą panią sprzątaczką. Ale jej to ewidentnie nie ma. Ty też weź kawałek. I myślę, że... Jak ty się czujesz? Ty się czujesz bardzo dobrze dosyć. Ale myślę, że zrobimy tak, że ten pokój sobie na razie zostawię, bo być może będę chciała mieć chłopca, nie wiem, zobaczymy, to by nawet mu pasowało. Tutaj przeniesiemy naszą młodą Emilkę do tego pokoju, bo ten pokój jest bardziej taki, nie wiem, wydaje mi się fajniejszy. Natomiast w tym pokoju zrobiłabym nastoletni pokój naszej Simki. I tutaj tak trochę sobie myślę, że faktycznie może poszłabym w to, co ostatnio nie lubiłam, ale teraz mi się bardzo podoba. Mianowicie się nazywa wykładzina. I ściany byśmy zrobili w tym samym kolorze i wtedy to naprawdę fajnie będzie wyglądać z kolorowymi meblami. Taki biały pokój z kolorowymi meblami, ale zaraz wam to pokażę. Tylko tak, move object. To już tak na koniec odcinka wam pokazuję, bo nie wiem czy wiecie, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że to już jest końcówka naszego dzisiejszego odcinka Wiejskie Sielanki, ale to by wyglądało właśnie tak, do tego byśmy dobrali jakieś kolorowe łóżko, tylko takie intensywne. Czy jest tutaj takie intensywne kolorowe łóżko? Jest, na przykład to niebieskie i to fajnie potem będzie ze sobą współgrać. Ale jak zobaczycie w następnym odcinku, ja się z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Facebook, Instagram jak zawsze dla was w opisie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Wbijajcie na nasz serwer na Discordzie.
Udzielajcie się tam, można dostać specjalne role. I chyba tyle. Trzymajcie się, kochani. Cześć!